No dobra, próbujemy czy nie? Marek, jesteś na dole? Dobra, jeszcze nie mam, co pojada. Ale pójdź se pasy zbierny, żeby ci jechał. Woda jest puszczona, bo byłem sprawdzić, czy bez wody nie ruszali, bo mówi, że mu wybiło na motory. Na dole, słuchaj! Jak to objedziemy, jak to ruszy, nie? To pierwsze, jak już ściana będzie jechała normalnie, będzie czysto, uwalniamy ten kombajn. Oho. No, nie wiem, czy to tak lekko pójdzie. Zadowolonej ściany i kamień, który muruje przenośnik. Nie kaść, tylko kamienia. Kamienia jeszcze jest dużo przed kombajnem. Dobra, stań Marek tym. Za trochę to wyciepać. Nie, nie, dawaj do tyłu. Albo spróbuj, ale tak wiesz, delikatnie, żeby nie przeskoczył ci na gwieździe. Albo pewne drugie rzeczy, ja to do tyłu tak zarzucam. Od rozjazdu, właśnie to ruszymy do tyłu. Dobra, dobra, Marek. Marek, tylko patrz na gwiazdę, bo jak ci będzie za dużo luzu, to ci przeskoczy. Wiesz, tu są dwa skrzydła ten połamane, trzeba będzie to rozkręcić. Na której? Ja jestem na 116 i na tym odcinku są dwa skrzydła, jedno za drugim. Na rower. Jak to trzeba zaglądać, bo one środkiem pęknięte, jak to wpuścimy, to może być problem. Marek, musimy siepać jeszcze, bo tam duże kamienie tam. Jeszcze przed kombajnem są duże kamienie. Stój! Dobra, zrozumiałem, dobra. Młoty, kilofy, wszyscy tutaj za kombaj, bo to są takie wielkie. Tam jest miejsce na to, żeby siepać na odzior. Idziemy do gołu. Ale to może być na druga ściana i dokładę. Tak, do tego jeszcze raz idę do gołu teraz. Ale na filmiku do tego nie będę pisali, gdzie to jest. Ale tu jest wszystko. Zostaną nam zadowolone. No,
prawie na 25. Nie to nie było, bo wymieniłem sobie na lepszą lampę, ale wiecie, no, ale dobra, nie fajnie światło daje. No, ale to komura nie spadło. No, dobra, bo tutaj nie wiecie. Trzeba będzie wyrzucenie robić. Dobra, koniec. Czapki na tyle.